I dzisiejszym gościem jest dr Witold Hensel. Nasz gość jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się ogólną filozofią nauki, filozofią kognitywistyki, filozofią umysłu i filozofią języka, a zwłaszcza zagadnieniami na styku tych dyscyplin. Pisał między innymi o funkcjonalizmie filozofii umysłu, redukowalności psychologii naukowej do neurobiologii, statucie poznawczym psychologii potocznej, kryzysie replikacyjnym w modelowaniu obliczeniowym w neuronaukach. Publikował w czasopismach zagranicznych i polskich, między innymi w Journal of Computational Neuroscience, New Ideas in Psychology, czy Przegląd filozoficzno-literacki. Nasz gość jest członkiem zarządu Ośrodka Badań Filozoficznych, członkiem redakcji Filozofii Nauki i Awantu, a także tłumaczem. A tytuł dzisiejszego spotkania brzmi: Postęp naukowy w świetle empirycznych badań nad nauką, kryzys replikacyjny. Co to takiego i dlaczego tak mądrze brzmi? Zaraz się dowiemy. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Tak, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miłe, skądinąd. Filozofia właśnie bardzo często się żywi taką pożywką empiryczną, więc bardzo możliwe, że po moich uwagach dotyczących badań empirycznych i tego, jak rzeczywiście, jak sądzę, działa nauka, jak nie działa, bardzo możliwe, że te uwagi Państwa skłonią do jakiejś refleksji filozoficznej, bardziej ogólnej. Plan jest troszeczkę też manipulacyjny, od razu przyznaję. Mianowicie chciałem bardzo powiązać ten wątek transhumanistyczny z tym, o czym tak naprawdę chciałem powiedzieć, czyli z kryzysem replikacyjnym we współczesnej nauce, a przynajmniej w kilku jej dyscyplinach. Wobec tego pomysł wygląda następująco. Z jednej strony ja Państwu zacznę od takich różnych tez wygłaszanych przez rozmaitych transhumanistów. To są bardzo, moim zdaniem, optymistyczne tezy dotyczące już bardzo często niedalekiej przyszłości i tego, jak będzie wyglądał świat, jacy będziemy szczęśliwi, mądrzy, jak długo będziemy żyli zwłaszcza. Potem przejdę do omawiania metodologicznych zagadnień związanych z powtarzalnością badań naukowych. Dobra, przejdę już do konkretów. To jest pan, który się nazywa James Stroll. On w tej chwili ma 70 lat. Nie jestem pewien, z którego roku to jest zdjęcie, ale na pewno jest bardzo dobrze utrzymanym staruszkiem. A on uważa, że wystarczy już dożyć tylko kolejnego przełomu gerontologicznego, żeby w ten sposób zyskać dodatkowe 20 lat życia i w ten sposób można się przemknąć do następnego przełomu gerontologicznego i wówczas zyskamy kolejne być może 30 lat i może ani się obejrzymy i będziemy obchodzili 300. urodziny. Tak, wiadomo, że już jesteśmy medycyna, biologia, rozmaite inne nauki są na tyle zaawansowane, że już niedługo w praktyce będziemy nieśmiertelni. No, raczej ci bogatsi ludzie wcześniej będą nieśmiertelni, a ci biedniejsi pewnie później. No ale jeżeli ktoś z Państwa ma dużo pieniędzy, to można. Co robi James Stroll? On robi różne osobliwe rzeczy, żeby dotrwać jeszcze te 10 lat. On mianowicie przyjmuje rozmaite suplementy, tak w niektóre dni około 70 tabletek połyka. Podobno ma zwyczaj ubrania zimnych kąpieli, żeby pobudzić układ immunologiczny do lepszego działania. To Państwo mogą wszyscy robić, na pewno. Ma taką jakąś matę specjalną, elektryczną, na której się kładzie twarzą w dół i ona, jak twierdzi, otwiera żyły. Dobrze jest mieć otwarte żyły. Tak jak Państwo mają problem z cholesterolem, to taką matę na pewno warto nabyć.
No więc gdyby się nie udało przedłużyć życia ludzkiego w taki sposób, to zawsze jest możliwość inna. I tutaj przychodzi nam w sukurs kognitywistyka, sztuczna inteligencja, informatyka i tak dalej. Mianowicie Kurzweil twierdzi, że do 2045 roku będziemy dysponowali takim sprzętem o takiej mocy obliczeniowej, że będzie można symulować działanie ludzkiego mózgu. No pewnie trzeba by jeszcze zasymulować kilka innych rzeczy, żeby to wszystko dobrze działało. Bo rzecz w tym, że można będzie już wtedy wgrać naszą świadomość do komputera, a potem być może wyposażyć ten komputer w ciało, takie robotyczne, i będziemy mieli do czynienia z takimi androidami. Znaczy będziemy nieśmiertelni jako takie duchy w maszynie troszeczkę. Nie wiem, czy Państwo znają prawo Mora. To prawo Mora głosi w zasadzie chyba tyle, też nie jestem tutaj ekspertem, że co 18 miesięcy podwaja się liczba tranzystorów w układzie scalonym. I to ma związek z rozmaitymi prawidłowościami ekonomicznymi. Niedawno słyszałem taki dość stary wykład Michio Kaku, kolejnego bardzo medialnego autora. No, że już niedługo, on to mówił w 2009 albo 2006 roku, że już za kilka lat osiągniemy taki poziom rozwoju technicznego, że procesory będą tańsze niż papier i w związku z tym będziemy sobie chodzili po domu i zapisywali na kartce różne rzeczy. Ta kartka to będzie już komputer, ale łatwiej będzie wyrzucić tę kartkę i ten procesor. No bo ona będzie tańsza niż papier. Natomiast same dane będą za nami podróżowały. Taka piękna wizja. Jeszcze się nie zrealizowała, ale już niedługo. No więc właśnie. Więc tak jak powiedziałem, można by było krytykować, czy zastanawiać się, próbować oceniać trafność tych przewidywań na podstawie współczesnej literatury naukowej i na podstawie własnego przeglądu śmiem twierdzić, że udałoby się dosyć szybko pokazać, że to są bardzo optymistyczne tezy i prawdopodobnie fałszywe. Nawet jeżeli nie są fałszywe, to prawdopodobnie nie jest racjonalnie je głosić. One po prostu są nieuzasadnione. Tak. No ale właśnie, bo te prognozy opierają się, tutaj będę omijał tę literaturę współczesną naukową i zmierzał ku kryzysowi replikacyjnemu, no bo te tezy i podobne opierają się na założeniu, że nauka odpowie w określonym czasie na określone pytania i że te odpowiedzi będą takie, jakich oczekujemy. Takie myślenie życzeniowe troszeczkę. I mało tego, będą prawdziwe. Te odpowiedzi dostarczone przez naukę będą takie, jakich byśmy oczekiwali, i będą prawdziwe. Tak, to dotyczy oczywiście, jak się Państwo nad tym zastanowią, to dotyczy zarówno test głoszących, że można przedłużać życie ludzkie niemal w nieskończoność, jak i test związanych z możliwością wgrywania ludzkiej świadomości do komputera i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego we współczesnej nauce, co się nazywa właśnie kryzysem replikacyjnym. O cóż tam chodzi? To zaraz powiem. Zanim to powiem, to jeszcze chwilę opowiem o wymogu, czy też warunku powtarzalności badań naukowych jako jednym z warunków wiarygodności wyników tych badań. Póki się nie zacząłem zajmować replikowalnością, to myślałem, że w gruncie rzeczy to jest jedno pojęcie. Może. A badania muszą być powtarzalne. Okazuje się, że oczywiście tych rodzajów powtarzalności jest kilka. Ja wprowadzę podział na dwa. Wydaje mi się najistotniejszy. I od razu powiem, że mogę się mylić
używając tej terminologii, którą Państwo tutaj widzą, będę się starał używać jej tak, jak zaplanowałem na dzisiejszy wieczór, ale zazwyczaj używam innej. Tylko ona po polsku brzmi obrzydliwie, więc postanowiłem Państwu ułatwić odbiór i posługiwać się terminologią tak bliską polszczyźnie, jak to tylko możliwe. Czyli po pierwsze, badanie będziemy nazywać powtarzalnym, kiedy ten sam zespół badawczy po jakimś czasie przeprowadzi to samo badanie co wcześniej i uzyska wystarczająco zbliżone wyniki. Tak, czyli mamy prosty przykład. Powiedzmy, że ja tutaj chcę przeprowadzić jakieś badanie psychologiczne. Mam sporą grupę, to już nie muszę nawet się starać o grant być może. Rozdam Państwu jakieś testy, Państwo je wypełnią, ja uzyskam jakiś ciekawy wynik, że na przykład mieszkańcy Gdyni czy Trójmiasta szerzej są bardziej inteligentni niż średnia krajowa. No Państwo są oczywiście losową próbką mieszkańców Trójmiasta. Załóżmy fałszywie. No i cóż, mogę opublikować wynik tych badań, a potem za 10 lat tu wrócić, już trochę inną grupą, równie losową, spróbować powtórzyć to badanie. Jeżeli uzyskam wystarczająco podobny wynik, to będę twierdził, że to badanie jest powtarzalne. Badanie będę nazywał replikowalnym, jeżeli będzie. No tutaj nie będę za dużo mówił, bo bardzo wiele się rzeczy tutaj powtarza. Rzecz w tym, że chodzi o niezależny zespół, tak? Czyli to nie ja przyjeżdżam za 10 lat, tylko ktoś zupełnie inny. Zupełnie ze mną niezwiązany. Jeżeli uzyska podobne rezultaty, to będziemy mówili, że to badanie jest replikowalne. Oczywiście nie wystarczy zazwyczaj, że to tylko jeden raz zostanie powtórzone. Bo to może być wynik losowy, że akurat się udało powtórzyć. No, a tak naprawdę badanie nie jest replikowane. No i teraz element historyczny. Tak się składa, że warunek powtarzalności badań empirycznych jest praktycznie tak stary, jak same badania empiryczne. Tu mają Państwo kilka postaci, które w swoich pismach trochę na marginesie wspominały o tym, że powtarzały własne badania. Tak Galileusz na przykład pisał, że no i tak właśnie ponad 100 razy próbowałem robić to samo, zawsze wynik był ten sam. Tak? To jest tam Al-Hazen, arabski uczony, zajmujący się optyką, bardzo znany. No i różne, no, tym bardziej, a właśnie, zwłaszcza w czasach nowożytnych jeszcze się pojawiła taka ciekawa instytucja, uczonych eksperymentatorów, którzy pokazywali doświadczenia na przykład na różnych dworach królewskich. No i oczywiście, ponieważ oni na tym zarabiali, to musieli dbać o to, żeby eksperyment wychodził za każdym razem. Czyli bardzo im zależało na powtarzalności doświadczeń. To jest 1660 rok. I proszę zwrócić uwagę, to też ciekawostka. Pierwsza historia The Royal Society of London ukazała się w 1665 roku, czyli 5 lat po powstaniu tego towarzystwa. Autorem był Thomas Spratt. No i właśnie tam możemy znaleźć takie zdanie, że celem Towarzystwa Królewskiego jest wykonywanie i ocenianie doświadczeń oraz snucie przypuszczeń, i rozprawianie na ich temat, przy czym sądy w tych sprawach miały się opierać na faktach i powtarzanych doświadczeniach. Tak? Czyli w obu tych stowarzyszeniach naukowych mieliśmy do czynienia z expressis verbis sformułowanym warunkiem replikowalności badań jako kryterium, czy warunkiem koniecznym bardzo często wiarygodności tych badań i ich naukowości. No bo właśnie, jaka jest różnica między powtarzalnością badań, a ich replikowalnością? Jeżeli badanie jest powtarzalne i tylko, no to pozwala uzasadnić subiektywne przekonanie badacza o tym, że zjawisko, które wykrył, jest jakoś tam stabilne.
Czyli to mu zazwyczaj pozwala podejrzewać, że jeżeli nie popełnił dziwnego błędu albo nie miał za dużo szczęścia, bo się zdarzają oczywiście różne artefakty eksperymentalne, no że coś odkrył, jakąś prawidłowość, która zasługuje na miano zjawiska. I nie ma tu żadnego związku z czymś, co się w tradycji polskiej nazywa intersubiektywną komunikowalnością i sprawdzalnością wyniku, która jest bardzo istotna. To jest fragment, znaczy to jest strona tytułowa zagadnień i kierunków filozofii Kazimierza Ajdukiewicza, jednego z czołowych filozofów polskich z tak zwanej szkoły lwowsko-warszawskiej. To jest skądinąd podręcznik, który w dzisiejszych czasach często służy jako lektura podstawowa dla studentów filozofii, a był pomyślany jako podręcznik dla uczniów liceum. I tam się pojawia omówienie sporu bardzo ważnego w epistemologii racjonalistów i irracjonalistów. I racjonaliści twierdzą właśnie, że wszelkie prawomocne poznanie musi być intersubiektywnie komunikowalne i intersubiektywnie kontrolowalne. Intersubiektywnie komunikowalne, czyli trzeba, żeby mówić o poznaniu prawomocnym, to ono musi być wyrażone w sposób niemetaforyczny i jasny, taki, że będzie zrozumiały jako dosłowna wypowiedź dla każdego kompetentnego użytkownika języka. No i subiektywnie, intersubiektywnie kontrolowalne, czyli właśnie w zasadzie każdy może sprawdzić, czy głoszona teza rzeczywiście jest prawdziwa. Czyli może w zasadzie każdy przeprowadzić eksperyment replikacyjny na przykład. I dopiero wtedy, kiedy oba warunki są spełnione, mamy do czynienia z czymś, co racjonalista będzie w ogóle uznawał za poznanie. I widzą Państwo, że ten warunek replikowalności badań jest również epistemologicznie bardzo istotny. No jak się zastanowić nad tym, czym ta replikowalność jest, co się na nią składa, no to oczywiście składa się na nią powtarzalność. Po drugie właśnie intersubiektywna komunikowalność, no to chcę zwrócić Państwa uwagę, że no nie sposób mówić w ogóle o badaniu, które jest replikowalne, jeżeli opis tego badania będzie tak mętny, że niezależny badacz nie będzie w stanie go zrozumieć, tak? No, jak nie zrozumie, co jest napisane, to nie będzie wiedział, jaki eksperyment, znaczy co ma właściwie zrobić, żeby powtórzyć procedurę eksperymentalną. No i znowu tutaj mamy też do czynienia z intersubiektywną sprawdzalnością, bo właśnie badanie jest replikowalne, tylko o ile uda się je zreplikować wystarczająco dużo, wystarczająco wiele razy. I jak to wszystko weźmiemy do kupy, to dostajemy dosyć dobre przybliżenie tego, co się rozumie przez wiarygodność. I replikowalność jest, mało tego. Jak się nad tym zastanowimy, to chyba stwierdzimy dosyć szybko, że replikowalność badań jest też warunkiem koniecznym optymalnej kumulatywności wyników badań naukowych. Fajne wyrażenie. Słucham, no tak, to jest niespecjalnie zgrabne wyrażenie. No rzecz w tym, że gdyby jakiś wynik naukowy nie był replikowalny, to trudno by było na nim cokolwiek budować. Czyli trudno by było prowadzić badania, które jakoś nawiązują do tego wcześniejszego badania. Nowy przykład to właśnie takie badanie, które nawet jeżeli jest powtarzalne, no to zostało opisane tak mętnie, że nikt nie jest w stanie tego badania powtórzyć. Jeżeli Państwo mają do czynienia z literaturą naukową, która jest mętna, to zaręczam Państwu, nie będą Państwo umieli wykorzystać tych wyników
które są w, nich, w tej literaturze opisane. I co, co więcej, replikowalność jest również warunkiem przydatności technicznej wyników naukowych. No jeżeli niezależne zespoły nie umieją wytworzyć pewnego zjawiska w warunkach laboratoryjnych na przykład, no to raczej nikt nie stworzy, raczej, to zawsze jakieś są wyjątki, raczej nikt nie stworzy urządzenia, które wykorzystuje to zjawisko w sposób użyteczny dla ludzkości. Ja tutaj sobie podzieliłem replikowalność na takie dwa aspekty albo wymiary. Troszeczkę arbitralnie, ale tylko troszeczkę. Mianowicie wymiar poznawczy. Prawdziwość hipotezy, tudzież istnienie zjawiska, to jest coś, co no, jest prawie koniecznym składnikiem replikowalności. Oczywiście prawidłowa, czy istnienie prawidłowej, czy znajomość prawidłowej procedury badawczej, która wywołuje to zjawisko w sposób regularny, też wchodzi w skład tego wymiaru poznawczego. To jest wymiar, na którym skądinąd właśnie badacze kryzysu replikacyjnego się skupiają. Prawie wyłącznie. Drugi aspekt jest prostszy, mniej interesujący, jak się wydaje. Właśnie komunikacyjny. Tak, żeby, tak jak już mówiłem, żeby badanie było replikowalne, to procedura eksperymentalna, to badanie musi być opisane przez badaczy w sposób zrozumiały dla innych. Tak, ja to jeszcze cofnę. To się często sprowadza w praktyce do wymagania, aby opis procedury badawczej był adekwatny i pełny. Zazwyczaj uczeni dobrze sobie radzą z jasnym formułowaniem myśli. To jest bardzo miła cecha. No oczywiście to jest jeden, ten slajd ma służyć temu, żeby uświadomić Państwu, że możemy mieć do czynienia z wynikiem, który jest replikowalny, a tak naprawdę jest fałszywy. Może się tak zdarzyć, że, a to jest akurat taki slajd z tekstu, który się dosyć niedawno pojawił. Okazało się, nie jestem pewien, czy to jest prawda skądinąd, bo potem oczywiście rozgorzała dyskusja dotycząca tego, czy autorzy tutaj się nie pomylili w kilku miejscach, no ale wiadomość była taka, że standardowe oprogramowanie do obróbki obrazów z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czy w ogóle z rezonansu magnetycznego, zawiera pewien błąd, który sprawia, że praktycznie wszystkie wyniki, które są obrobione przez to oprogramowanie, które jest standardowo używane przez wszystkich, no właśnie, to jest oprogramowanie, które dokonuje selekcji danych w taki sposób, że no właśnie, coś tam traci, coś tam dopowiada. Mamy do czynienia tutaj z bardzo wieloma, zdaniem autorów, dużą liczbą fałszywych wyników pozytywnych. Dobrze jest, żebyśmy mieli wyniki replikowalne, ale nie możemy od razu wnioskować na tej podstawie, że one są prawdziwe. No i właśnie, bo mamy do czynienia z kryzysem, no, to trochę zależy od dyscypliny. Kiedy się zaczął kryzys, kiedy został odkryty kryzys. W pewnym sensie w psychologii trwa on już od wielu, wielu lat, dziesięcioleci nawet, bo pierwsze głosy dotyczące kryzysu replikacyjnego w psychologii empirycznej to są jakieś lata późne 60. No ale ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo dużo było różnych badań dotyczących właśnie replikowalności, tudzież niereplikowalności badań. Ja Państwu o tych badaniach troszeczkę opowiem. Nie będę wchodził bardzo w szczegóły, ale trochę mi zależy na tym, żeby Państwo tak troszeczkę zrozumieli, jakimi narzędziami się bada właśnie replikowalność badań i co można z tego wywnioskować.
No więc tak, po pierwsze oczywiście mamy do czynienia z próbami bezpośrednimi, na czym polega bezpośrednia próba oceny replikowalności wyników danej dyscypliny na przeprowadzenie odpowiedniej liczby replikacji, czy prób replikacji. Tak? Bo replikacja to jest coś, to jest taka próba, która się udała. No i mamy mnóstwo metod pośrednich. To są bardzo często analizy statystyczne, które skupiają się na tym poznawczym aspekcie kryzysu. Bardzo często uczonym zależy na tym, żeby unikać właśnie fałszywych wyników, które uchodzą za prawdziwe. No i są, mamy do dyspozycji rozmaite narzędzia statystyczne, które pozwalają nam z grubsza ocenić, ile tych fałszywych wyników przedostało się do literatury. Można zwracać uwagę, i też są do tego narzędzia, na to, ile jest oszustw, ile jest podejrzanych praktyk w nauce. To są rzeczy, które samych uczonych najbardziej interesują. Siłą rzeczy. One są obiektywnie bardzo istotne, przyznają Państwo. No i coś, czego się prawie nie robi, czyli analizy kompletności publikowanych opisów badań, to też jest metoda niebezpośrednia. Więc kryzys zazwyczaj wybucha, kiedy się pojawia jakieś badanie bezpośrednie, które pokazuje, że nie jest tak różowe, jak nam się wydawało. No ale i rzeczywiście tak było. Czy ja tutaj... Aha. Tak, metoda bezpośrednia w medycynie, skoro mówiłem o przedłużaniu życia, no to warto zwrócić uwagę na to, że na przykład to piękne, no może nie piękne, zaskakujące, trochę smutne. Mianowicie w pewnym momencie koncerny farmaceutyczne, czy to pracownicy laboratoriów tych koncernów, skonstatowali, że nie bardzo można ufać wynikom na przykład w onkologii, publikowanym w czasopismach medycznych, naukowych. Wobec tego no tu są dwa przykłady akurat. Bayer postanowił po prostu jeszcze raz przeprowadzić porządnie, no właśnie, 67 różnych badań istotnych dla medycyny. Większość z nich to były badania onkologiczne, to mniej więcej 70%. No ale właśnie, udało się uzyskać replikację na poziomie 20-25%, tak? Czyli tylko mniej niż ćwierć wyników badań stwierdzonych zjawisk istotnych dla medycyny, opisanych w tych 67 opisach badań czy publikacjach naukowych, okazało się, że tylko one są prawdopodobnie replikowane. Tak? No to jest znowu, należy powiedzieć, że no, ta jedna próba to trochę za mało, żeby oceniać replikowalność danego badania, no ale no, liczby mówią same za siebie, 20-25%. Głośniejsze badanie, Amgen, kolejna firma, już próbowała zreplikować no, 53, i to właśnie, chodziło o 53 badania, kluczowe dla onkologii. To już tylko jest onkologia, tak? No jak Państwo widzą, 6 spośród tych 53 badań udało się zreplikować, to jest 11%. No, to tak a propos, gdyby Państwu ktoś mówił, że w literaturze naukowej jest jakiś wynik, który pozwala nam wnioskować o tym, jak można zatrzymać procesy starzenia się. No. To są te badania nad rakiem. Są istotne dla przedłużania życia. Jak Państwo się jeszcze nie domyślili. Możemy robić różne rzeczy, ale im człowiek starszy, tym ryzyko nowotworu wzrasta. No i w psychologii powstała taka inicjatywa Open Science Collaboration. Tu próbowano powtórzyć właśnie 100 badań współczesnych, opisanych w najlepszych, najbardziej prestiżowych czasopismach psychologicznych. No i jak Państwo widzą,
36 udało się mniej więcej zreplikować. Zazwyczaj zresztą te efekty, które się uzyskuje o zreplikowaniu badań są... Przepraszam, mniej... to się subiektywnie zreplikowało. Tak, bardzo słusznie pan zwrócił na to uwagę. Rzecz w tym, że... Nie wiem, czy państwo zauważyli, że tam w definicji replikowalności i powtarzalności też skądinąd było takie wyrażenie, że te wystarczająco zbliżone wyniki się uzyskuje. Tak? Że uznajemy badanie za zreplikowane, jeżeli właśnie uzyskaliśmy wystarczająco zbliżone wyniki. To jest właśnie troszeczkę arbitralne. Znaczy tutaj jest mało tego. Jak się nad tym zastanowić, to bardzo trudno jest, być może nawet jest to niemożliwe, żeby powtórzyć badanie dokładnie tak, jak ono zostało wykonane wcześniej. Tak? Czyli raczej się zakłada, że replikacja to jest takie badanie, które wystarczająco dobrze odzwierciedla procedurę eksperymentalną czy procedurę badawczą zastosowaną pierwotnie. Zależy od dyscypliny, czy nawet od subdyscypliny danej dyscypliny. Na przykład w psychologii poznawczej widzą państwo, że ta replikowalność wynosi około 50%, natomiast w psychologii społecznej około 25%. Kłopot z metodą bezpośrednią polega na tym, że jest droga. Wobec tego takich badań jest niewiele. Jak państwo widzieli, te próby nie były też duże, więc mogą państwo racjonalnie się zastanawiać nad tym, jak dużo można tutaj, z jak dużym stopniem przekonania można twierdzić, że mamy w ogóle do czynienia z kryzysem. No ale mamy też te metody pośrednie. One są tańsze. Ankiety na przykład są tanie. To jest przykład ankiety z Nature, czyli jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ona dotyczyła, właśnie państwo tutaj widzą, 1576 osób uczonych z różnych dyscyplin odpowiedziało na rozmaite pytania. To jest podsumowanie. 52% uważa, że w ich dyscyplinie występuje poważny problem czy kryzys replikacyjny. 38% no, mały kryzysik. 3% twierdzi, że w ogóle nie ma żadnego kryzysu. 7% nie tak. Co ciekawe, biorąc pod uwagę te wyniki, zwrócić uwagę na to, że tutaj jest ponad 70% uczonych uważa, że wyniki w ich dyscyplinie są wiarygodne. No właśnie. Co mają robić? Nie mogą powiedzieć, że te wyniki są dlaczego. No, a czy nie powinni? Znaczy nie ma. Rzecz w tym, że oni rzeczywiście, rzeczywiście raczej mają do czynienia z wynikami badań niebezpośrednich, czyli takich z różnymi analizami o charakterze statystycznym, które wskazują na to, że ta replikowalność jest dosyć mała w różnych dyscyplinach. Tak, tutaj, no, szczerze mówiąc, nie bardzo mi się chce wchodzić w szczegóły tego, jak wygląda dokładnie metodologia takich badań. To jest dane neuronauk, tak? Czyli tych, jeżeli chcemy wgrać umysł do komputera, czy też symulować działanie mózgu, no to lepiej, żebyśmy wiedzieli, jak ten mózg działa rzeczywiście. Też się państwo zgodzą z tym. No i się okazuje, że moc statystyczna badań w neuronaukach jest niska. A moc statystyczna ma niestety związek z tym, jaka jest wartość predykcyjna uzyskanego wyniku, czyli w bardzo dużym uproszczeniu, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany wynik jest prawdziwy. Tak? Bo właśnie, mediana mocy statystycznej w różnych neuronaukach to jest 18-20%. W tych bardzo modnych badaniach, które często są opisywane w popularnej prasie, czyli właśnie funkcjonalny rezonans magnetyczny. To są dosyć drogie badania, więc nic dziwnego, że grupy są małe. Od wielkości próby zależy między innymi w dużej mierze moc statystyczna tego badania. Więc moc statystyczna badań posługujących się funkcjonalnym rezonansem magnetycznym to około 8% według takich dosyć dużych badań
Button i innych z 2013 roku. Moc statystyczna, czyli czułość testu. No rzecz ma jeszcze jest właśnie, bo tutaj powiedziałem o tym, że ta wartość predykcyjna uzyskanego wyniku jest dla nas istotna, bo to jest powiedzmy informacja o tym, jak dużo jest tych fałszywych wyników opublikowanych w literaturze. No i wartość predykcyjna zależy nie tylko od mocy statystycznej badania, ale również od tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że badacz w ogóle bierze pod uwagę prawdziwą hipotezę w danej dyscyplinie. No więc w takich modnych i szybko rozwijających się rzeczy nowych naukach i dyscyplinach, jak właśnie neuronauki, raczej się uważa, że to prawdopodobieństwo jest raczej niskie. Czyli no jak mamy tutaj wartość predykcyjną w okolicy od 0 do 60%, no to raczej warto przyjąć, że to jest bliżej 0 niż bliżej 60%. Bardzo trudno oczywiście jest ocenić, jak się nie jest Bogiem i nie ma pełnej wiedzy o wszechświecie, ile procent hipotez rozważanych czy badanych na poważnie w danej dyscyplinie jest prawdziwe. Tak, no i można sobie zadać pytanie o to, jakie są przyczyny tego kryzysu. Jeżeli mamy do czynienia z kryzysem, wygląda na to, że mamy. Przyczyny są no, wielorakie. Bardzo, bardzo często się, przynajmniej w psychologii i w takich naukach właśnie posługujących się statystyką, bardzo często się podaje różne błędy i iluzje poznawcze jako przyczyny tego kryzysu. Mamy na przykład coś takiego jak złudzenie publikacyjne. Złudzenie publikacyjne to jest efekt tego, jak uczono i nadal chyba się uczy psychologów i innych badaczy społecznych statystyki. To, co tutaj jest napisane, potwierdza w ogóle istnienie czegoś takiego jak iluzja publikacyjna, mianowicie znakomita większość artykułów, w których autorzy badania posługiwali się tą metodologią, to są artykuły, które opisują wyniki pozytywne. Tak, czyli odrzucono hipotezę zerową. To w praktyce, znaczy, gdyby tak było, to albo badacze musieliby być mieć bardzo dużo szczęścia, że jakimś cudem udaje im się zawsze uzyskiwać wyniki pozytywne, że jakoś udaje im się odrzucać tę hipotezę zerową. Oczywiście im się nie udaje, tylko jeżeli przeprowadzili badanie, które nie udało im się odrzucić hipotezy zerowej, to po prostu nie opublikują wyników tego badania, czyli my o tym badaniu i jego wynikach się nigdy nie dowiemy. Albo czasopismo nie przyjmie. Ale właśnie, oni tego nie opublikują, między innymi dlatego, że czasopismo tego nie przyjmie, bo oczywiście recenzenci i redaktorzy czasopisma też się uczyli statystyki na tych samych kursach. Wobec tego też uważam wyniki nieistotne statystycznie za no, nieistotne, tak? Więc po co publikować wyniki, które są nieistotne? No i tu Państwo widzą, że o właśnie, według panel LEGO 2010 rok, ponad 90% wyników tam właśnie pozytywne. No i właśnie. Gdyby nie to, że uczeni na przykład w psychologii działają w warunkach bardzo ostrej konkurencji, to być może nie mielibyśmy do czynienia z tym kryzysem. A rzecz w tym, że w tych warunkach system nagradzania w nauce zniechęca do postępowania zgodnie z regułami metodologicznymi często. Tak? Ja rozumiem, że miarą falsyfikowalności jest wartość zerowa. Słucham? Że miarą falsyfikowalności jest wartość zerowa. Miarą falsyfikowalności? Tak. Wartość P, tak? Tak. Tak. Znaczy idealnie by było, gdyby... Tak. No ale to jest nie do osiągnięcia.
Tak, jakie są normy w nauce, etos naukowy według takiego klasycznego socjologa nauki Mertona. On wyróżni cztery rodzaje norm. No po pierwsze, to są dosyć intuicyjne, tak? W zasadzie każdy uczony, który będzie z Państwem rozmawiał i będzie Państwa przekonywał, że jakiś wynik, na który się powołuje, jest trafny, będzie w którymś momencie dyskusji się powoływał na te normy i będzie twierdził, że uczeni rzeczywiście zgodnie z tymi normami postępują. Tak, no z jednej strony właśnie norma otwartości, wyniki naukowe należą do wszystkich, tak? Czyli jeżeli coś odkryłem, no to powinienem się tym podzielić zresztą społeczności naukowej. Nieetycznie byłoby z mojej strony zachować wynik lub część wyniku, czy część procedury eksperymentalnej dla siebie. Ale norma uniwersalizmu, wyniki naukowe należy oceniać zgodnie z uniwersalnymi kryteriami, niezależnie od tego, jaka jest pozycja społeczna autora. Pozycja społeczna to tutaj po prostu to, czy mamy do czynienia z osobą, z profesorem, nie wiem, Oxfordu, czy kimś bardzo ważnym i znanym, czy nie. Gdyby nie to, że uczeni na przykład w psychologii działają w warunkach bardzo ostrej konkurencji, to być może nie mielibyśmy do czynienia z tym kryzysem. A rzecz w tym, że w tych warunkach system nagradzania w nauce zniechęca do postępowania zgodnie z regułami metodologicznymi często, tak? Ja rozumiem, że miarą falsyfikowalności jest wartość zerowa. Słucham? Że miarą falsyfikowalności jest wartość zerowa. Miarą falsyfikowalności? Tak. Wartość P, tak? Tak. Tak. Znaczy idealnie by było, gdyby... Tak. No ale to jest nie do osiągnięcia. Tak, jakie są normy w nauce, etos naukowy według takiego klasycznego socjologa nauki Mertona. On wyróżni cztery rodzaje norm. No po pierwsze, to są dosyć intuicyjne, tak? W zasadzie każdy uczony, który będzie z Państwem rozmawiał i będzie Państwa przekonywał, że jakiś wynik, na który się powołuje, jest trafny, będzie w którymś momencie dyskusji się powoływał na te normy i będzie twierdził, że uczeni rzeczywiście zgodnie z tymi normami postępują. Tak, no z jednej strony właśnie norma otwartości, wyniki naukowe należą do wszystkich, tak? Czyli jeżeli coś odkryłem, no to powinienem się tym podzielić zresztą społeczności naukowej. Nieetycznie byłoby z mojej strony zachować wynik lub część wyniku, czy część procedury eksperymentalnej dla siebie. Ale norma uniwersalizmu, wyniki naukowe należy oceniać zgodnie z uniwersalnymi kryteriami, niezależnie od tego, jaka jest pozycja społeczna autora. Pozycja społeczna to tutaj po prostu to, czy mamy do czynienia z osobą, z profesorem, nie wiem, Oxfordu, czy kimś bardzo ważnym i znanym, czy nie. Badań profesora z Oxfordu oczywiście należy oceniać zgodnie z tymi samymi kryteriami, zgodnie z którymi oceniamy wyniki badań kogoś z jakiegoś innego miejsca. Będę mówił, że z Białegostoku. Norma bezstronności. Nadrzędnym celem badacza jest osiągnięcie, odkrycie prawdy. Tak? Nie chodzi o to, żeby się wzbogacić na przykład. Bo przy okazji oczywiście warto. No ale przede wszystkim ważna jest prawda. Norma zorganizowanego sceptycyzmu. Wyniki właśnie też należy po prostu sprawdzać, tak? Nie też się ocenia artykuły ze względu na pewne kryteria uniwersalne, ogólnie przyjęte w społeczności naukowej, ale również należy po prostu sprawdzać te badania. No i właśnie, to jest przykład tego, jak uczeni... Jest też, grupa, nie pamiętam jaka była, ale nie była też jakaś super duża. Należałoby powtórzyć te badania. One mają to do siebie, że są sugestywne. Ten wynik jest sugestywny, ale mogą Państwo mieć do mnie pretensje, że tutaj krytykuję problem z replikowalnością badań, a sam popadam w te same błędy, tak? Troszeczkę nie mamy tutaj wyjścia, muszę przyznać od razu.
To jest problem nas wszystkich, bez względu na to, jaką tezę będziemy chcieli forsować. No rzecz w tym, że no to jest podział na uczonych, którzy są na początku kariery i gdzieś tam trochę starsi, powiedzmy w moim wieku, w środku. Rzecz w tym, że oni sami siebie opisują, twierdzą, że oni raczej postępują zgodnie z tymi normami, natomiast uważają zarazem, że ich koledzy po fachu postępują raczej zgodnie z antynormami, czyli zaprzeczeniami tych norm. No i zadajmy sobie pytanie, jak by było racjonalnie postępować, jeżeli naszym celem życiowym nie jest odkrywanie prawdy. A nawet jeżeli jest, no to żeby zachować pracę na uczelni, no to trzeba, albo w jakiejkolwiek jednostce badawczej, trzeba po prostu się wykazywać rozmaitymi wynikami. No więc jeżeli mamy świadomość, albo podejrzewamy w zasadny sposób, że nasi koledzy po fachu oszukują, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że i nas nie dotknie ta pokusa? Mógłbym Państwu opowiadać o tym, jakie się próbuje zastosować metody, żeby naprawić sytuację. One skądinąd są bardzo cząstkowe. Niektóre są zabawne. No ale podstawowy problem polega na tym. Podstawowy problem polega na tym, jak wygląda system nagradzania we współczesnej nauce. Że tam bardzo dużo rzeczywiście zależy od tego, jak jesteśmy cytowani. Do tego stopnia, że realnie, no właśnie, to sobie Państwo widzieli nawet twarde dane, realnie przejście procesu recenzyjnego odgrywa rolę, niesłusznie, uprawomocnienia wyniku badawczego. Tak? No bo to działa rzeczywiście w ten sposób, że jeżeli się napisze artykuł, który przejdzie proces recenzyjny i zostanie opublikowany, no to zwracam uwagę, że tam pewnie 0,5% tych badań może zostać powtórzona, jeżeli tak? Psychologię weźmiemy pod uwagę na przykład. Czyli realnie nie ma żadnego takiego mechanizmu intersubiektywnej kontroli wyników badawczych. Więc mamy coś zamiast, czyli właśnie proces recenzyjny. Póki to się nie zmieni, to pewnie się też nie zmienią kryteria. No tu się skupiam na komunikowalności, tak? No ale rzecz w tym, że jeżeli autor artykułu i czytelnicy też no, wiedzą, że to badanie raczej nie zostanie powtórzone, no to też po co pisać te wszystkie rzeczy, które byłyby konieczne do zreplikowania tego badania. Mało tego, po co się w ogóle zastanawiać nad tym, które elementy rzeczywiście są konieczne. To jest akurat kazus tych badań z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. No kilka lat temu powstała lista elementów, które należy uwzględnić w opisie, żeby opis był właśnie opis był na tyle dobry, żeby pozwalał na ewentualną próbę replikacji badania. No i właśnie, mało tego, trochę brakuje woli. Przypominam, 70% badaczy uważa, że wyniki w ich dyscyplinach są wiarygodne. To nawet jeżeli można tak przyjąć, że oni są trochę tak sprymowani tym, że jest kryzys, no bo dostali też pytania wcześniej o kryzys replikacyjny. Czyli prawdopodobnie gdyby ich wcześniej nie zapytać o to, czy jest kryzys replikacyjny, to więcej osób by twierdziło, że wyniki w ich dziedzinach są wiarygodne. No ale właśnie, tak jak mówiłem, świadomość kryzysu w psychologii jest obecna już od lat 60., tak. Wybuch w latach 70. Pisano mniej więcej te same rzeczy, no statystycy pisali dokładnie te same rzeczy wtedy, co teraz. Oczywiście nie było takich fajnych badań jak te Ioannidesa, że można było badać automatycznie wibracje efektów i te takie fajne rzeczy, no ale w zasadzie to dosyć dobrze wiemy od wielu lat, co należałoby zrobić, żeby przynajmniej badania prowadzić zgodnie z zasadami.
powszechnie uważane mi za dobre zasady metodologiczne, po prostu. No i właśnie, jak to się ma do tych hipotez czy przewidywań świetlanej przyszłości gatunku ludzkiego albo czegoś, co się przerodzi z człowieka w coś poczłowieczego, ale to lepszego. To się nie dożyje tego przełomu tam gerontologicznego. Przełom metafizyczny. Nawet gdyby było tak, że w literaturze naukowej, a to nie jest oczywiście tak, że są rzeczywiście wyniki opublikowane, które pozwalają tego typu przewidywania wysuwać. No to biorąc pod uwagę ten kryzys, to trzeba by to jeszcze podzielić przez no nie wiem ile. Tak? Bo problem, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, problem polega na tym, że my wiemy, że skala kryzysu jest duża, ale oczywiście my nie wiemy, z braku tych aplikacji, nie wiemy, które elementy naszej wiedzy, w cudzysłowie naukowej, są fałszywe. Tak? My wiemy, że po prostu spory odsetek pewnie jest fałszywy. A nie wiem, które to są.